Już za niecałe 3 miesiące start mundialu w Katarze, natomiast już za niecałe 3 tygodnie czekają nas ostatnie sprawdziany reprezentacji Polski, jeśli chodzi o mecze o punkty. W ramach naszego dzisiejszego odcinka spróbujemy zastanowić się nad tym, kogo na wrześniowe zgrupowanie kadry powoła selekcjoner Czesław Michniewicz. 22 września domowy mecz z Holandią, a do tego 3 dni później wyjazdowe spotkanie z Walią. To właśnie te starcia będą kluczowymi sprawdzianami dla polskiej kadry przed mundialem. Oczywiście do samego turnieju po ich rozegraniu zostanie jeszcze 2 miesiące, natomiast mówię tu o kluczowych meczach z punktu widzenia niektórych zawodników, dla których mecze z Walią oraz Holandią mogą ukazać się przepustką do kadry na mundial lub wręcz przeciwnie, zakończeniem marzeń o wyjeździe na ten turniej. Selekcjoner na mundial będzie mógł zabrać 26 zawodników, natomiast na wrześniowym zgrupowaniu spodziewamy się jeszcze liczniejszej grupy. Już w najbliższy poniedziałek ma zostać ogłoszona szeroka lista powołań, która zapewne tydzień później zostanie jeszcze zawężona. Czy spodziewamy się sporych zmian w porównaniu z kadrą, jaką mogliśmy obserwować w czerwcowych meczach z Holandią, a także Belgią? Oczywiście latem wydarzyło się sporo wokół naszych kadrowiczów i niestety w większości przypadków nie były to zbyt pozytywne zmiany, jeśli chodzi o sytuację klubową i może mieć to wpływ na powołania. Spory znak zapytania stawiamy chociażby przy nazwisku Tymoteusza Puchacza. Lewy defensor nie zmienił klubu, nie dostaje szans gry w barwach Unionu i ciężko liczyć na szybką zmianę w tym temacie, a bez regularnej gry trudno liczyć na występy w kadrze. Jeśli chodzi o lewą obronę, mamy jednak bardzo skromny wybór, zatem spodziewamy się powołań zarówno dla Tymoteusza Puchacza, jak i Arkadiusza Recy, chociaż spodziewamy się, że nie będą to gracze pierwszego wyboru, jeśli chodzi o wyjściowy skład. Po sobotnich spotkaniach mały pytajnik pojawił się niestety przy nazwisku Matiego Kasza, który opuścił boisko z kontuzją. W tym przypadku liczymy na bardzo szybki powrót do zdrowia dynamicznego prawego obrońcy, który będzie bardzo przydatny naszej kadrze. Co ważne w kwestii nadchodzących powołań, do gry na boiskach Championship powrócił Christian Bielik, zatem spodziewamy się powołania dla tego zawodnika, który w pełnym zdrowiu będzie ogromnym plusem dla naszej linii środkowej. We wrześniowych meczach najpewniej nie zobaczymy Adama Buksy, który nadal nie zaliczył debiutu w barwach francuskiego Lens z uwagi na kontuzję. Spodziewamy się natomiast powrotu do kadry Pawła Dawidowicza, który może być mocnym kandydatem do składu przy ustawieniu z trójką stoperów, podobnie zresztą jak Jakub Kiwior, który zbiera świetne oceny za grę dla Specji. Regularnymi występami we Francji na udział w meczach kadry zasłużył sobie Mateusz Wieteska, a bardzo prawdopodobne wydaje się także powołanie dla Dawida Kownackiego, który strzela bramki, a także asystuje na starcie rozgrywek drugiej Bundesligi. Sporym plusem na starcie sezonu jest forma Sebastiana Szymańskiego czy Piotra Zielińskiego, regularne występy zalicza Karol Linetty, a właściwie w każdym meczu swoje szanse z ławki w barwach Leeds otrzymuje Mateusz Klich. Na koniec pozostaje jeszcze pytanie, czy do kadry na wrześniowe mecze zostanie powołany ktoś z ekstraklasy? Tutaj spodziewamy się oczywiście powołania dla Kamila Grosickiego. Szansę w kadrze może otrzymać Bartosz Kapustka, a kto wie, czy selekcjoner Michniewicz nie poszuka jeszcze dodatkowego skrzydłowego w ekipie Lecha lub Rakowa wobec sporych niedostatków w obsadzie lewego, a także prawego skrzydła naszej kadry.